Wiecie, skąd się wzięły wszystkie wynalazki i odkrycia naukowe? Chcecie poznać wielką tajemnicę? Przez wieki wynalazcy dokonywali małych i dużych odkryć, ale tak naprawdę nie robili tego sami. Żeby wymyślić coś mądrego, trzeba się nagłowić. Ludziom pomagają tajemnicze istoty. Nigdy nie ujawniają nam swojego istnienia. Nigdy, przenigdy. Istoty te zwą się zgrzyciakami. Niestety, u zgrzyciaków, podobnie jak u ludzi, nie wszyscy są dobrzy. Na przykład ten bardzo niemiły osobnik, szalony naukowiec. Oto profesor Zgrzyt. Zamiast tworzyć, woli psuć. Chce się potajemnie przedostać do świata ludzi, żeby wszystko w nim poplątać. Przejście między naszym światem a światem zgrzyciaków jest dobrze zabezpieczone, ale Zgrzyt w tajemnicy przygotował niecny plan. Wystarczyło zaczekać na dogodny moment. A moment ten właśnie się zbliża. Spokój w świecie ludzi już wkrótce zostanie zakłócony, a niechcący przyczynią się do tego Kuba i Julka. Gdy wydawało się, że nic nie powstrzyma profesora... O, czyżby ktoś odkrył jego zamiary? Zgrzyt! A niech to trybik trzaśnie! Za późno! Przejście zostało otwarte! I oto po raz pierwszy w świecie ludzi pojawił się zgrzyciak. Ups, przekichane. Zgrzyt, przypatrz mu się dobrze. Wkrótce staniesz z nim do walki. W pogoń za Zgrzytem ruszyli agenci do zadań specjalnych. Figo, Anima i Eron. Na ciebie i bliźniaki czekają nowe zadania. W ich rozwiązaniu pomogą zgrzyciaki. A Zgrzyt na pewno łatwo się nie podda. Zepsuć Zgrzyt! Rozwalić Zgrzyt! Zniszczyć Zgrzyt! Ups! Puścij! 13,5 kroku i go złapię! Ja całkuję, gdzie on jest! Oh, co za katastrofa! Zgrzyt spowodował 3 błędy ortograficzne w jednym zdaniu i zbiegł ze wszystkimi przecinkami! Hoppa, hoppa! Pośpiesz się, bo się spóźnimy do szkoły! Najmocniej Państwa przepraszam, ale... ale muszę zadbać o mój wewnętrzny ekosystem. Tak. W zdrowym ciele, zdrowy świat.